Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W tym tygodniu postanowiliśmy odwiedzić podczas lotu półfinałowego, czy tam mały finał, jak to nazywa kolega Maciek, właśnie jego tutaj w Kosakowie. W tym czasie, dzisiaj mamy wtorek, odbywają się też loty na innych wspólnych gołębnikach. My obserwujemy gołębniki w Czersku, tam jest lot chyba na 120 km u kolegi Sebastiana, miejscowość chyba Połczyn-Zdrój. Jest lot też w Miejskiej Górce, tam jest Nowa Sól u kolegi Henryka Pawlickiego. Jest lot na wspólnym gołębniku na Mazowszu u kolegi Fedorowicza. Ale tutaj mamy lot już dłuższy, 220 km ponad, tak? I 220, dokładnie tam, nie wiem, bo tam akurat był potwierdzający, puszczał gołębie między Trzebiatowem a Mrzeżynem. Gdzieś tam jakąś łąkę znaleźli, chyba bliżej Trzebiatowa, czyli to jest 220 na pewno kilometrów. No, pogoda jaka pogoda, no zobaczymy. Gołębie były w dobrej formie, czyli muszą przylecieć, no już nie raz leciały w takich. Poszło ich 376 sztuk, tak? 376, jeden został w domu, tam siedzi z uszkodzonym skrzydłem. Bo tutaj zobaczmy, taką mamy wolierkę, w niej właśnie sobie pauzuje on. Tak, on był pierwszy koszowany i pierwszy złapany, że ma coś ze skrzydłem akurat. Dobrze, że go wyłapaliśmy. Są tam też w wolierce trzy gołębie hodowcy, którzy dzisiaj odbierze. To są trzy gołębie zabłąkane, młode. No i tak mówię, no będziemy czekać. Będziemy czekać, tam kolega z wypuszczenia oczywiście film też nagrał, tam kto z gołębiami jechał, syn? Nie, pojechał Kasper, Sławka syn i pojechał kierowca. Sławek jako kibic już gdzie tu przyszedł do nas, tak? Tak, Sławek już jako kibic, no. Zobaczymy, no mówię, no jechali na te 220, pierwszy od następny tydzień jadą już na dłuższą trasę, czyli mówię, zrobiłem to, żeby oni to pojechali, bo praktycznie muszą wyczuć ten samochód, bo na następny raz pojadą już ponad 300 km. No czyli wtedy to już będzie całkiem co innego. Finał. No zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Gołębie były wypuszczone o godzinie 7, prawda? O 7, dokładnie o 7. Był, mówię, potwierdzający pan Henryk. A jaka pogoda była w miejscu wypuszczenia? Dobra, odejście. Bardzo dobre. Prawdopodobnie wszystko nagrane idealnie, to zaraz to też będziemy wpuszczać. Tutaj w międzyczasie może już wrócą, to będziemy też film mieli z wypuszczenia, ale my tutaj sobie po prostu popatrzmy. Teraz nam tutaj zaczęło padać, no ale będziemy na te gołębie tutaj czekać. Czekając na przylot gołębi, kibicujemy tutaj też innym gołębnikom. W międzyczasie zobaczmy, się pojawiło nam tutaj troszeczkę więcej kibiców. Przed chwilą też mieliśmy informację, Maciek, że w Żeliszczewie już są te gołębie. One były razem puszczone z twoimi, tak? To jest 15 km wcześniej. 15, 20, no. Zależy, jak one, jak po linii, to jest 20, nie? No, i tak, tak sobie tutaj siedzimy, czekamy, ale w międzyczasie oglądaliśmy też wspólne gołębniki w innych miejscowościach. Zobaczmy, w Miejskiej Górce mamy na dzień, na ten chwilę 45 gołębi już przyleciało. Tam był lot z odległości 80 km, o 7 rano wypuszczone zostały z Nowej Soli. Na Mazowszu widzę też już są dwa gołębie. To są gołębie puszczone ze 121 km o godzinie 7. A mamy jeszcze gołębnik u kolegi Sebastiana Ostoi, tam było najwcześniej puszczone, było 6.55, 155 gołębi, a mamy 122 gołębie i 3 gołębie niezakoszowane, które były, znaczy nie tyle co niezakoszowane, tylko te nie biorące udziału w klasyfikacji tutaj, o, zobaczmy, także coś się dzieje, my tutaj miejmy nadzieję, też będziemy zaraz oglądać te gołębie, które tu przyjadą. Tutaj kibiców, tak jak pokazywałem, przybyło nam trochę, wiadomo, jest dzień powszedni. Nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby przyjść tutaj kibicować, ale my tu mamy wszystko już przygotowane i czekamy, aż te gołębie przylecą. Z której strony myślisz, Maciek, przylecą? Z tamtej gdzieś. Za tej leszczyny, no zobaczymy. O, tutaj koledzy przyjeżdżają, widzimy, o, przywitamy się, cześć, ta kawę. Tak. Dobrze, będziemy patrzeć i podziwiać przylot, miejmy nadzieję. Są pierwsze gołębie, zobaczmy. Tu patrzmy, wszystko od tyłu przyszło, jest około 30 gołębi, grupa. To Maćka Wudzika, ale tamte nas bardziej interesują. Tam już weszły, zaraz będziemy widzieć, czyje to są. O. Pierwsze gołębie, która godzina jest? Która godzina jest, Kamil? 16 po. 16 po. Wszystko od tyłu widziałeś? Zaraz przedjedziemy zobaczyć tam. Ja przejdę może tam zobaczyć, bo tu na internecie widzimy z pewnym opóźnieniem. A tu sobie zobaczymy. O, mamy te pierwsze gołębie. Tutaj zobaczymy sobie. O, tu. Aha, pardon, wyniki. Miejsce. I tak mamy Nowicki Paweł, Sven Roger, Niebieski 07, Konop, Hrajwa. No, będziemy to za chwilę widzieć. Zygfryd Franke,
kolega z Niemiec, jak w zeszłym roku tutaj byliśmy u Maćka, poznaliśmy go, patrzmy, odbitych mamy na razie 17 gołębi. Te większość, ilość się robiła, bo tam były gołębie u kolegi Maćka Wudzika. Czyli mamy tą pierwszą grupę. 17 gołębi jest już odbitych tutaj już. Teraz na internecie je widzimy. Popatrzmy. O. Także pierwsze ptaki już mamy. Jaki miały Maciek prędkość? 1600, to bardzo wysoką. No to jeszcze trzymaj. Frankę jest, widzę, tam są. Tutaj kibice mają tutaj gołębie jakiegoś ktoś? Jest nasz. Jest wasz? O, tu kolega Kozłowski, ale to na córkę były czy jak? Na córkę? Tej córki akurat. Aha, a nagroda będzie jak dzielona? Czy nie będzie dzielona? A kto płacił? Tylko tata płaci. No, klasyka, to dość podobne to jest, jak u mnie. Jest jeszcze jeden gołąb. O. Siad. Ale jeszcze nie wszedł. Tam podejrzewamy, że te wcześniejsze, co mówiliśmy, że był, nie, to falstart, był to kolega, jak nas kolega się nazywa, co w błąd wprowadził? Kuchnowski Juliusz. No, wprowadził, jaja se z nas robił, no właśnie. O. Chodź, chodź. Czas mają całkiem przyzwoity. Pierwszy gołąb miał 1600. Przeszło 100 na godzinę, tak wyszło gdzieś, no. O, Nowicki Paweł jest pierwszym. Przelecone są trochę, nie? Tutaj troszeczkę wiatru mamy. O, jest następne. Dwa gołębie, jeden tu. A to Maćka, a tam jeden z gołębnika, bo tutaj wspólnie z gołębiami ze wspólnego gołębnika były też puszczane gołębie. Tutaj kolega dał Sławek, tak? I jeszcze inni koledzy, tam razem ich 1000 prawie startowało, z tego co tutaj rozmawialiśmy. No, trzeba wykorzystać, to jest jak na trening, to dużo, 220 km. O. O, i kolejna grupa. No pechowo trochę, bo strony słońca przychodzą. To będzie ich kilka kolejnych. O, tutaj jeden wskoczył do Maćka, a tamte siadły na dachu i będą za chwilę wchodzić przez te wloty. My to sobie wszystko obserwujemy na bieżąco. Tam system nam rejestruje, przekazuje na internet i na internecie z pewnym poślizgiem mamy. Tam trzeba odświeżyć, ile mamy F5 wciśni Kamil. To będziemy już widzieć. To jest około 40 sekund trwa załadowanie kolejnych wartości. O. Czyli kolega Paweł Nowicki ile wygrał? 2200 zł plus tam chyba jeszcze ten. Weź tam F5 wciśnij. Kamil, F5 wciśnij. Klawisz F5. Holger Grusinek. Tak. I się wtedy odświeża, mamy, widzimy niżej jeszcze. Niżej, jeszcze niżej, daj jeszcze całkiem niżej. 25 gołębi. Asoń Rafał. Nie, mówiłem, miałeś stawiać. O, to będzie mamy kolegę. Gratulujemy. Ile masz jednego tylko? Jednego, 24. No trudno. Ale jest, nie? Ale jest bliżej już 20. Grochocki widzimy, jest Kierdzi, Krusi. No to wszystko możemy sobie tam poglądać. O. O, i przylatuje kolejne. Kolejne ptaki przylatują. Jeszcze dwa tam z tyłu lecą jakieś. O. Tu trzy. No te dwa co tam latały z tyłu, to teraz tu doszły. My trochę pecha mamy, bo pod słońce akurat musimy filmować, one tak akurat przyszły. A ten czerwony to był ten sam, on poderwał się chyba, nie wszedł wtedy, nie? No, teraz wchodzą dopiero. No i tak będziemy sobie tutaj oczekiwać. Tych gołębi poszło na lot 376 sztuk. O, następny jest pięknie w niebie, wysoko jeszcze. Ale to chyba nie stąd, co? Ten, to... A zobaczymy. O, teraz go tutaj za drzewem się schował, także go nie widzimy. O. Stało się zadość, jak tutaj na tym krótkim odcinku czasu już kolejne z 10 gołębi przyleciało też ciągle z tamtego kierunku, zza tych drzew, akurat zgoła odmiennego całkiem niż się spodziewaliśmy. O, i tu przylatują cały czas z tyłu, Maciek, wszystko z tyłu. Wszystko przebiane. Tak. I tak miały bardzo dobrą prędkość, bo przebiany musiały już podbiać. No, o, część gołębi tutaj do Maćka wchodzi. Ale zobaczmy, nie mają żadnych problemów z wchodzeniem. Chętnie wchodzą, no już chwila minęła. Wszystko jest już w gołębnikach. Och.
kolejna większa grupa. O, tam bardzo z wysoka, ale słońce teraz zaczęło świecić. Ja muszę tak inaczej stanąć trochę. Pułap bardzo wysoki i wszystko z od tyłu. No tam. Coś nad morzem były prawie. A, teraz tu. No, te przyszły akurat z tego trochę kierunku. Ale z bardzo wysokiego pułapu lądują. Moje bezpośrednio szły lot po locie. Miały oddziałowy lot i teraz szły jeszcze raz. Za grube były, to teraz je odchudziłem. O tam, widzisz, przyszła grupa z nad Mechelinek. Ale ładnie przychodzą, nie w takich wielkich grupach, tylko mniejsze takie zespoły się potworzyły. Bardzo szybko wchodzą, ten czarnego widzimy tamtego. Twój? No, zobaczymy zaraz. A, zaraz, zaraz. O, jeszcze kolejna grupa. Nie ma dużych, przez cały czas to teraz tutaj trwa przylot, cały czas coś przychodzi. Zobaczymy, strasznie mocny wiatr, mogą być straty, bo to jak przewiało, ale to widać, że mówię, no gołębie są w wyśmienitej formie, słabsze odpadną, to zawsze odpadną słabsze. Ale mówię, na tym to polega, no. Tu nie ma żadnej ściemy, wszystko widać jak jest, wypuszczenie był potwierdzający, to wszystko też będzie, czyli no mówię, no. Czekamy na kierowcę, on nam przywiezie kamerę, z kamery zgramy film, wpuścimy go, a ten za chwilę jak najszybciej postaramy się go zamieścić, też żeby koledzy mogli zobaczyć. W międzyczasie tylko przypominam, na wspólnych gołębnikach innych, z którym tutaj obserwujemy, na Mazowszu, w Miejskiej Górce, u Sebastiany, są gołębie, które też już były dzisiaj na lotach konkursowych. Tam możemy sobie szczegółowo na stronach zobaczyć. Jeszcze dwa. O, 99, to po kolei się odświeża. Tutaj, tak jak mówię, co 40 sekund następuje odświeżenie na internecie. My tu sobie obserwujemy, popatrzymy, na Mazowszu jest 10 chyba gołębi. O. Patrzmy. O, na Mazowszu jest ich więcej, już widzę, doleciało coś. Na Mazowszu mamy akurat gołębi, popatrzmy, 21. Tutaj u kolegi w Miejskiej Górce 178, 127. Dobrze przyszły, bo ci co dawali na przykład rewa tam z tyłu mieli dopiero 21, 22 po gołębie. 142. Czyli ile? Widzimy 142 sztuki. No. Bardzo ładną prędkość mają, widzimy. Pierwszy 9.16, 1600 metrów. Czyli bardzo dobrze przyszły w porównaniu do kolegów tam, którzy jeszcze na dalszych kilometrażach są, ale od tyłu wychodziły. Mhm. Tu koledzy sobie obserwują. Ile masz jeszcze gołębi? Doszło ci coś? Doszło? Tak. Ile masz teraz już? Dwa. A ile wszystkich danych twoich poszło na lot? Cztery. To jeszcze czekamy na dwa kolejne. Twoje też jakie są? Jeden z dwóch, no. Też dobrze. Po 50%, no. Muszę zobaczyć, ile nagrody były. My sobie popatrzymy. 147 gołębi. Dobry lot. Koledzy, kolejni kibice. O. A my sobie popatrzymy, kolejne ptaki lądują. Tutaj cały czas się stan zmienia, bo co chwilę po kilka sztuk dochodzi. Pierwszy 200, 1600, 1200, 4000. A ten nie będzie lądował chyba tutaj u nas. Ten. To bryza chyba leciała, tak? To bryza był samolot, nie? No dobrze, popatrzymy sobie. Tutaj cały czas patrzymy na przylot gołębi, one pojedynczo dochodzą, teraz mamy już chyba ponad 170 czy 80 gołębi. Cały czas przychodzą z różnych kierunków, jedne z kierunku tego co były wypuszczone, jedne, większość jednak z tych, że tak powiem, okolicznych stron, gdyż widać tutaj zza drzew jak wiatr je znosi, wysoko siedzą. O, tutaj mamy dwa kolejne. O. Sobie. O, i grupa jeszcze przyszła, taka 10-15 gołębi. O, jeszcze jedna grupa. To już nad Mechelinek. O, tam jeszcze. O, zobaczmy. Piękne statko. Już będzie, podejrzewam, ponad 200 ich wszystkich za chwilę. Może nawet jeszcze więcej. O. Użyło mi trochę. Użyło. Jak przybarknę, to się na ciemno. Facet przyjeżdża, ma te gołębi. Thank you.
No zobaczymy. Przylatują i co ciekawe, bardzo ładnie wchodzą. O, jeszcze jedna grupa. No mamy co oglądać dzięki temu. Heniu, nie klnij, bo tu się nagrywa. O, jeden do Maćka, a pozostałe tam już do gołębnika. I po gołębi. Kolejna grupa tak szybko przyleciała, że nie zdążyłem kamery włączyć prawie, ale za to możemy zobaczyć, jak wchodzą. Jeden sobie zaczął, ten czerwony zaczął czyścić se piórka, układać. No. Aha, bo dziewczyna czeka w gołębniku, chce dobrze wyglądać. O. Zobaczmy, co ciekawe, przewiany, ale kurde, przychodzą ładnie w takich grupach. Cały czas mamy... No. Jutro będą łyse, jutro będą bez piórki. Ponad jest już dużo. 250. Tam będziemy musieli patrzeć zaraz. Patrzymy. No tu trochę jakby tak było bardziej otwarty teren, byłby tych drzew nie było, to byśmy było widać, ale też z drugiej strony możemy tutaj z nienacka zawsze jakąś grupę nadlatującą wyśledzić. O też o. Tu jeszcze dwa kolejne latają. Tu dwa wchodzą. Trzeci jeszcze siedzi na dachu. O, poszły, to czyjeś były chyba. To były czyjeś. O. Tu cztery o sztuki kolejne. Także jest ciekawie. To poszły mogły być moje. Tak się obawiam. O, zobacz, jaka karma jest. Tu mamy karmę, teraz tą Maćka gołębie. To jest tak, to jest... Rozumiem, że to jest karma, którą dajesz swoim gołębiom, ale też tym gołębniku te na wspólnym. To jest praktycznie w tej chwili na karmie jest mykowet, ale jako przylepiec jest z Zielonej Doliny, tak? Leśnej tak. Doliny. Leśna dolina, naturalne produkty. Jest czosnek, miks czosnkowy plus warzywa. Rewelacyjne, ja tego po prostu już nie robię sam. To jest wszystko warzywka. One te gołębie to super zjadają. My tutaj dostaliśmy tych produktów z firmy Leśna Dolina do testowania. Ja naprawdę, też przekazałem te produkty kilku innym osobom i będziemy sprawdzać, jak one się sprawują. Są to naturalne rzeczy. Czosnek i po prostu olejek czosnkowy. Tak jak do tej pory używałem olejku naturala, bo uważałem, że jest najlepszy. Tak ten ich olejek czosnkowy za 14 zł to jest praktycznie najlepszy olej, jaki ostatnio używałem. I ja powiem, sok z buraka jest dobry też. I powiem wam, że to naprawdę ma ten z drożdżami, które używam leczniczymi z Primy, to jest ten taki typowy zapach gołębiarski w gołębniku, jak to się używa. Dobrze. Idę karmić. Idzie kolega karmić. Idę zobaczyć. Heniu, może z tobą iść czy nie? No idzie, zobaczymy. Pójdziemy, nie ma gołębi, to pójdziemy też zobaczyć. Maciek, ale ten to już, o, siada jeden. Poczekaj, Heniu, przesuń się, poczekaj. O, widzimy. No. Na głodzie. Ale bardzo, bardzo dobrej formie są one, widać. Dobrze. Nic, nie będziemy tutaj przeszkadzać. I tak nie możemy wejść, bo tam zostawiło, ale patrzmy, o, kolejne dwa ptaki przyszły. Jak usłyszały, że Maciek karmi, to od razu motywacja do wejścia była jeszcze większa. Dobrze.